Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Graba i dzisiaj taki troszeczkę inny odcinek bym powiedział. Ciekawa propozycja, która napłynęła do mnie mailem od jednej z widzki. Propozycja jest taka, żebym szybko odpowiedział na kilka szybkich pytań. Coś generalnie takiego, mi to się skojarzyło troszeczkę z jakimiś złotymi myślami powiedzmy, ale to mogłoby być dość ciekawe, dość taki fajny, lightowy materiał, także postanowiłem coś takiego zrobić. Zachęcam was również, żebyście też odpowiadali na te pytania i zobaczymy potem, jak te odpowiedzi będą wyglądały. Zaczynamy! Co najbardziej w sobie lubisz? No, wydaje mi się, że tutaj taką rzeczą, którą najbardziej mogę w sobie lubić, jest mój charakter. Chociaż nie wiem, ale charakter. Filmy, gry lub książki, które doprowadziły cię do łez? Książki tak naprawdę chyba żadnej takiej nie było. Jeżeli chodzi o gry, to wydaje mi się, że to będą produkcje typu The Walking Dead, typu The Last of Us, typu Beyond Two Souls, czy na przykład Heavy Rain. Oczywiście to nie było tak, że mi łzy leciały tutaj strumieniami, ale gdzieś miały taki ładunek emocjonalny, który sprawia, że gdzieś tam łezka się wokół zakręciła. Natomiast filmy pewnie też było sporo takich, aczkolwiek no w tej chwili naprawdę nie mam głowy i nie przypomnę sobie żadnego. Iloma językami władasz? Tak naprawdę wydaje mi się, że trzema. Polskim, angielskim i tym, co mam w gębie. Gwiazda filmowa lub piosenkarka, w której podkochiwałeś się w dzieciństwie? Wydaje mi się, że byłem chyba na tyle dojrzały, że tak naprawdę chyba nie miałem jakiejś takiej gwiazdy, w której bym się podkochiwał. Na co wydałbyś 1 000 000 złotych? Wydaje mi się, że przede wszystkim na mieszkanie, 1 albo 2, żeby sobie mieć już zapewnioną emeryturę, wynajmując te mieszkania. Pewnie jakąś wycieczkę bym sobie skombinował i jakiś sprzęt bym kupił tutaj, żeby poprawić sobie, nie wiem, czy komputer, czy jakieś rzeczy do nagrywania, typu aparat, lampy i tak dalej, i tak dalej. Twoje 3 ulubione kanały na YouTube. Oj, z tym będzie ciężko, bo chyba takich nie mam. Oglądam często Roka, także myślę, że to mogę zaliczyć do ulubionych. Bardzo lubiłem kanał lekkostronniczy, teraz już tego nie ma, także rzucam sobie tam okiem, co Włodek i Karol robią. A trzeci kanał to pewnie będzie jakiś o obsłudze DSLR, coś takiego. Ale konkretnie chyba nie jestem w stanie podać takiego kanału. Wymień 2 bajki z dzieciństwa, do której chętnie byś powrócił. Wydaje mi się, że to byłby Dzielny Mały Toster i Dragon Ball. Chociaż to właściwie nie jest bajka, anime, ale traktowałem to kiedyś jako bajkę. Istnieje dzień w twoim życiu, którego żałujesz? Wydaje mi się, że nie, bo tak naprawdę nawet jeżeli miałem jakieś gorsze dni, to te wszystkie wydarzenia doprowadziły mnie do tego miejsca, w którym jestem. Także wydaje mi się, że jestem z tego zadowolony. Nigdy nie wiadomo, zawsze mogłoby być gorzej, także wydaje mi się, że takiego dnia nie ma. Oglądasz jakiś sport? Rzadko, powiem szczerze, że rzadko. Czasami zdarzy mi się gdzieś tam z kumplami na piwo wyjść, no jak jest jakiś tam mecz powiedzmy piłki nożnej czy siatkówki, ale raczej rzadko oglądam. Grasz na jakimś instrumencie? W tej chwili nie grałem na keyboardzie, przez jakiś czas grywałem na keyboardzie, ale miałem słabego nauczyciela i mi się to nie podobało, więc zrezygnowałem, a chyba jedyne, na czym teraz gram najlepiej, to na nerwach. Z iloma poduszkami śpisz? Ciekawe pytanie. U nas w Wyrku jest chyba z 4 albo z 5 poduszek, z czego ja śpię na jednej, czasami na dwóch, ale raczej na jednej. Czy posiadasz talent, zainteresowanie, o którym twoi widzowie jeszcze nie wiedzą? Wydaje mi się, że nie. Tak naprawdę ja raczej o wszystkim mówię, co się u mnie dzieje, co lubię i tak dalej, i tak dalej. Także skoro o tym nie powiedziałem, to tak naprawdę to pewnie nie jest ani moim talentem, ani zainteresowaniem, więc tego po prostu pewnie nie ma. Za czym lub za kim tęsknisz w tym momencie? No akurat teraz tęsknię za Pandą, bo pojechała do domu na weekend. Twoja pierwsza myśl, gdy się budzisz. O kurwa, to już. Najdziwniejsza potrawa, jaką jadłeś. No, przypuszczam, że to jeszcze jest przede mną, ale taka z dziwniejszych dla mnie to był jakiś tam homar z czymś tam, gdzie by się po prostu wysysało wszystko ze środka. I średnio mi to smakowało. Kiedy ostatnio byłeś bardzo szczęśliwy? No tak naprawdę to cały czas jestem. No moje życie nie jest jakoś tam specjalnie złe. Także no, staram się czerpać szczęście z każdego dnia i po prostu cieszyć się tym, co mam. Bo tak. Czy złamałeś komuś serce? Chyba nie, wydaje mi się, że nie, ale za to kiedyś niechcący złamałem koleżance nogę. Jak najchętniej spędzasz dzień swoich urodzin? No w moim wieku to już za bardzo się nie czeka tych urodzin, także kiedy one przychodzą, to raczej jest to moment, kiedy uświadamiasz sobie, o kurde, coraz bliżej 30, potem zaraz 40.
Także nie wiem, to jest dla mnie taki dzień jak co dzień, powiedzmy. Kiedy ostatnio płakałeś ze śmiechu? Chyba ostatnio, co mnie tak rozbawiło mocno, to był ten filmik. Ja сегодня тебе принес не букеты из пышных роз, не тюльпаны и не лилии, а всего лишь петунии и... No dobra, ludziska, tam jeszcze kilka pytań pozostało, ale to już takie pytania, gdzie tam właściwie bym tylko odpowiedział tak, nie, więc już to sobie zostawiłem. Także co, mam nadzieję, że wam się takie coś podobało. Fajna sprawa, myślę, że dość ciekawe mi to się właśnie kojarzy z powrotem do lat 90. i wypełnianiem tych złotych myśli. Także fajna sprawa, ciekawy pomysł, także dziękuję bardzo za podesłanie tego. Bo rzeczywiście bardzo mi się to podobało. Jestem ciekaw waszych odpowiedzi, także mam nadzieję, że w komentarzach się one pojawią. Przypominam wam również, że trwa nasz video challenge, także jeżeli pod tym filmikiem pojawi się 1000 łapek w górę, to na następny dzień pojawia się kolejny materiał. Dzięki wam bardzo, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się, hej!